Witam wszystkich, Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Think Tank. Witamy w naszym kolejnym Book Talku. Zachęcamy nieustannie Państwa do sięgania po książki. Przypominamy też, że mamy co kwartał dla Państwa świeży numer przeglądu książek. Rekomendujemy pozycje przede wszystkim, które mają znaczenie dla liderów, też w takiej szerszej perspektywie i międzynarodowej. A dziś książka, proszę Państwa, o Ameryce, ale pod takim właśnie ciekawym tytułem Stany podzielone Ameryki. I z nami jest jej autor, pan dr Łukasz Pawłowski. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy, bo ona rzeczywiście jest o tyle wyjątkowa, że Polacy paradoksalnie przy całym swoim naszym amerykańskim, można powiedzieć wręcz uwielbieniu, a przynajmniej dużej sympatii do Stanów Zjednoczonych, pewnie jednak mają dość stereotypowe postrzeganie tego kraju, takie może nawet lekko z przeszłości. Tymczasem Ameryka cały czas się zmienia. I pierwsze pytanie od razu do Ciebie, Łukaszu, abyś rozszyfrował ten tytuł, bo oczywiście Stany Podzielone Ameryki sugerują, że o tym zjednoczeniu, o tym takim państwie, które kiedyś miało jakieś wspólne, nie wiem, wartości, rzeczy, które łączyły wszystkich Amerykanów, czy to już jest passé? Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie i już odpowiadam. Wydaje mi się, że Polacy rzeczywiście mogą mieć takie stereotypowe wyobrażenie Stanów Zjednoczonych, ale nawet jeżeli ktoś się Ameryką nie interesuje, to oglądając wiadomości w Polsce raz na jakiś czas dostaje informacje, które mogą to stereotypowe wyobrażenie podważyć, bo to jest fantastyczny czas dla osoby zainteresowanej Stanami Zjednoczonymi w pewnym sensie, bo dzieją się tam nieustannie rzeczy absolutnie bezprecedensowe. Żeby wymienić tylko, co nie znaczy, że dobre, ale bezprecedensowe, żeby wymienić tylko kilka. No, słynny szturm na Kapitol. Mamy prezydenta, kandydata w tej chwili byłego prezydenta, który jako pierwszy były prezydent został oskarżony, miał zarzuty kryminalne, a w momencie, kiedy rozmawiamy, jest już uznany za winnego. Czekamy na wyrok. Mamy bezprecedensową sytuację, w której po raz pierwszy będziemy oglądali, mieli telewizyjne debaty pomiędzy tymi samymi kandydatami, co w przeszłości, czyli Joe Bidenem i Donaldem Trumpem. No, bezprecedensowo wiekowi kandydaci. Wiele się dzieje też w kongresie. Mieliśmy odwołanie spikera także z udziałem członków jego własnej partii po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych. Więc tych niezwykłych wydarzeń jest w amerykańskiej polityce cała masa, a książka Ja jest tylko o dodam, tym. że ci z Państwa, którzy się interesują Stanami Zjednoczonymi, na pewno pana doktora Pawłowskiego świetnie kojarzą z podcastu amerykańskiego i o tym wszystkim przecież tam też rozmawiacie. Zresztą bardzo nagradzany podcast. Jednocześnie też to nie jest Twoja pierwsza książka, ale też przecież dużo publikujesz, piszesz. Wcześniej jeszcze związany byłeś z kulturą liberalną, dzisiaj pracujesz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w sposób naturalny chcę przejść jeszcze do pytania. Ja wiem, że to wszystko jest fascynujące a propos tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale czy to nas rzeczywiście powinno tak bardzo przejmować, nas tu w Polsce? Jeżeli tak, to dlaczego? No tak, oczywiście, no, zgodnie ze starym i znanym powiedzeniem, że jak Ameryka kicha, to inni też łapią katar, bo wydarzenia w Stanach Zjednoczonych mają globalne reperkusje. No i oczywiście ta książka jest o tym, jakie są podstawy społeczne tego, co się z tych niezwykłych rzeczy, które się dzieją w amerykańskiej polityce, takiej tych podziałów, tej polaryzacji i tej złości wśród wielu Amerykanów, która się przejawia także i w ich decyzjach politycznych. No właśnie, o czym za chwilę, ale muszę tu zapytać w tym momencie, bo książka stawia taką tezę. Odsyłam Państwa zresztą do książki, tu znajdziecie wyjaśnienie, dlaczego autor tak to widzi, że Amerykanie dzisiaj są podzieleni przede wszystkim w oparciu o ten oś dwupartyjności. Czyli można powiedzieć, że jest Ameryka niebieska i Ameryka czerwona. Ale zanim opowiesz, jak te dwie Ameryki wyglądają, to kiedy to się stało? Od kiedy tak zaczęło być? No, podziały były na dwie partie, były zawsze, bo taki jest amerykański system polityczny, że wymusza tę dwupartyjność, ale przez długi czas te partie się tak bardzo od siebie nie różniły i były możliwości kompromisu i w kongresie, ale też nie było niczym niezwykłym to, że ktoś głosuje powiedzmy do kongresu na kandydata demokratów, a na prezydenta głosuje na republikanina lub odwrotnie. A od pewnego czasu liczba
takich osób głosujących jest maleje. Maleje No też właśnie, liczba. było przecież wiele spraw takich ponad podziałami. Amerykanie z tego słynęli, że w niektórych takich Tak. kluczowych rzeczach byli w stanie się dogadać, a No na. społeczeństwo było tak spolaryzowane. No na przykład polityka zagraniczna, mówiono, że polityka, jak gdyby, że te spory partyjne kończą się na linii brzegowej Stanów Zjednoczonych i w polityce zagranicznej mamy jakiś tam konsensus. To też się teraz łamie. No i to jest długi proces, który ja tam śledzę od lat 60., jeszcze w latach 50., a tam jest taki cytat z Amerykańskiego Towarzystwa Politologicznego, które w latach 50. nawoływało właśnie do większej polaryzacji, bo było takie przekonanie, że partie się właściwie od siebie nie różnią i czy człowiek głosuje na republikanów czy demokratów, to dostaje mniej więcej to samo i to też wywołuje frustrację wyborców, więc były apele o większe zróżnicowanie, no tylko to zróżnicowanie poszło chyba, no, nawet nie chyba, poszło za daleko i gorzej jest z tym, że właściwie nie ma pola do, znaczy, że kompromis nie jest już wartością. Kiedyś był, bo trzeba było osiągać kompromis, bo rzadko zdarza się, że partia ma pełnię władzy, czyli prezydenturę, ma większość w obu izbach kongresu, więc ten kompromis jest konieczny, a dziś on jest nie tylko trudny, ale on jest też karany przez wyborców. To znaczy politycy kompromisowi mogą źle skończyć. No właśnie, a czy to możemy do tego dopowiedzieć te wątki związane z głębszą polaryzacją? Tym też się martwimy w Europie i chyba nie tylko. Czy w pewnym sensie rozwój właśnie nowych technologii, internetu, mediów społecznościowych nie przyspieszył jakoś tego procesu, nie pogłębił tego stanu? Oczywiście jest taki Jonathan Haidt, taki psycholog społeczny, w bardzo dobrym artykule dla The Atlantic pisał o tym, że o ile kiedyś można było powiedzieć, że ludzie oglądający media patrzą w jedno lustro, może z różnych perspektyw, ale mają mniej więcej jeden obraz siebie jako społeczeństwa, to dzisiaj to lustro zostało rozbite na miliony kawałków i każdy patrzy w oddzielny kawałek, więc ma zupełnie inny obraz sytuacji. I tak jak kiedyś ludzie mogli się spierać o interpretację faktów, to dziś spierają się o fakty, bo każdy ma swoje. I tutaj media nowe na pewno pomogły, ale to nie jest tylko tak, że należy winić te nowe media społecznościowe, ale także rozwój mediów tradycyjnych, pojawienie się kanałów 24-godzinnych informacyjnych, czy rozprzestrzenianie się kanałów tematycznych, to wszystko sprawiło, że każdy z nas żyje w Stanach, ale też w Europie, w takim swoim świecie i to z pewnością nie pomaga. No właśnie, i na to się nakłada to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli tak naprawdę jeden kraj, który żyje w jakichś takich co najmniej dwóch, jeśli nie więcej, zbiorowościach. Jest ta zbiorowość zwolenników republikanów, pewnie z jakimiś odcieniami, ale generalnie jednak stojących przy tej partii, i zbiorowość partii demokratycznej, zwolenników tej partii. Czy mógłbyś troszkę nam opisać, jakie są fundamentalne różnice między właśnie percepcją świata, tymi mentalnymi mapami obu tych grup żyjących przecież w jednym państwie? No cóż, to jest problem, bo są oczywiście takie tematy, które polaryzują i które są ważnym elementem dyskusji politycznych i sporów politycznych, czyli na przykład stosunek do aborcji, stosunek do broni. Ale jak pokazuję w książce, to są tematy, które zostały w pewien sposób wtłoczone w tą debatę polityczną i jeszcze w latach 60. one wcale nie polaryzowały. To znaczy, to nie jest tak, że wśród republikanów byli sami przeciwnicy dostępu do aborcji czy prawa do aborcji, a wśród demokratów sami zwolennicy. Albo tak samo, jeśli chodzi o dostęp do broni i prawa przysługujące właścicielom broni. Nie było takich jednoznacznych podziałów partyjnych. A przez lata nastąpiło takie raz, że podzielenie i oddzielenie tych dwóch partii od siebie, ale jeszcze takie spakietowanie poglądów. To znaczy, jak się już jest demokratą i na przykład popiera się wyższe podatki dla najbardziej zamożnych i większą redystrybucję, no to bliżej człowiekowi do partii demokratycznej, ale z tym poglądem trzeba zaakceptować też inne, które w tej partii są. Czyli nie da się powiedzieć, OK, popieram wyższe podatki, ale jednocześnie mam konserwatywny pogląd na prawo do aborcji. Nie. Jak wchodzisz w tę partię, to musisz wziąć cały pakiet i podobnie wśród republikanów. Można mieć bardzo konserwatywne poglądy na dostęp do broni, na aborcję, na niskie podatki, ale jeżeli się nie zaakceptuje czegoś więcej, na przykład w tym wypadku, w tej chwili,
nie poprze się tego kłamstwa propagowanego przez część polityków Partii Republikańskiej na temat rzekomo ukradzionych wyborów, no to już jest problem i nie ma czego w tym ugrupowaniu szukać. Można się spotkać z poważnymi konsekwencjami. I te przykłady tego mamy na bieżąco. Ostatnią ofiarą tego był kandydat republikański na senatora ze stanu Maryland, Larry Hogan, który powiedział, że należy zaakceptować wynik procesu Donalda Trumpa w Nowym Jorku, niezależnie od tego, jaki on będzie, bo powiedział to jeszcze przed wyrokiem. I mimo jego całego konserwatyzmu, no został zbeształy przez oficjeli Partii Republikańskiej. No właśnie, i też wspominasz o tym w książce. Państwo, którzy się interesują systemem w ogóle amerykańskim, politycznym, który jednak jest dość specyficzny, o szczegółach nie będziemy mówić, ale także odsyłam do książki, też stawiasz taką tezę, że właśnie to może doprowadzić do pewnej degeneracji tego systemu, jakiegoś mocnego jego rozregulowania. To, co mi rzuca się w oczy w Stanach Zjednoczonych, i myślę, że to też warto odnieść do Europy, bo to nie tylko Ameryka, to jest taka erozja niepisanych norm. To znaczy, nie da się wszystkiego uregulować prawnie, bo gdyby się dało, to byśmy stworzyli sobie kodeks, wszystkie możliwe przypadki w nim opisali i żadne sądy nie byłyby potrzebne. Wystarczyłoby zajrzeć do tej książki w każdej spornej sprawie. Natomiast jest wiele niepisanych norm, które jednak były szanowane w amerykańskiej polityce i które po kolei są gwałcone. Żeby podać pierwszy przykład z brzegu, w 2000 roku mieliśmy bardzo bliskie wybory prezydenckie, różnica między kandydatami minimalna. Wiceprezydent Al Gore przegrywa na Florydzie różnicą dosłownie 530 bodaj 7 głosów, nie tysięcy, tylko głosów. No i I jest decyzja. uznaje wybory. I I decyzja uznaje. Sądu Najwyższego uznaje wybory, kończy się cały proces. I przypominam, to jest wiceprezydent odchodzący, a więc on przewodniczył temu posiedzeniu połączonych izb kongresu, na których oficjalnie zatwierdzano wyniki wyborów. To przez lata była tylko taka procedura, takie święto potwierdzające wolę amerykańskiego społeczeństwa. A nagle przychodzi ekipa Donalda Trumpa, która mówi: nie, wiceprezydent ma prawo nie uznać części głosów elektorskich, zwrócić je do Stanów, jak gdyby wpływać na ten, jeszcze podważyć wynik wyborów. No Mike Pence stwierdził, wiceprezydent, że takiego prawa nie ma, odmówił spełnienia woli prezydenta i znów został za to zbeształy i skrytykowany przez wielu członków Partii Republikańskiej. Ale to nam pokazuje, że coś, co wydawało się oczywistością, wiceprezydent przewodniczy posiedzeniu, który ma charakter ceremonialny, akceptuje wyniki wyborów, nagle okazuje się, że nie, że można tę normę tę normę podważyć, a takich przykładów jest znacznie, znacznie więcej. I wydaje mi się, że jak uderza się w podstawy demokratycznego systemu, czyli właśnie pokojowe przekazanie władzy w oparciu o uznany wynik wyborczy, no to jest naprawdę groźne. Niezależnie od tego, czy ktoś ma konserwatywne, liberalne, lewicowe poglądy, no to jest fundament systemu. Jeżeli nie wierzymy w uczciwość procesu wyborczego, to nie wiem, jak na dłuższą metę ten system ma funkcjonować. No właśnie, zwłaszcza w sytuacji, w której mówimy o Stanach Zjednoczonych Ameryki, które wierzyliśmy, że nie tylko, że są zjednoczone, ale że też są w pewnym sensie takim przywódcą tego świata państw demokratycznych właśnie, które stosują czy bazują na regułach prawa. W ogóle dla Polaków to Ameryka jest w ogóle synonimem wolności, demokracji, prawda? Tak, żeśmy przez lata byli przyzwyczajeni do patrzenia na nią. Tymczasem w rankingach demokratycznych państw, Democratic Index, Ameryka już nie jest w grupie tych idealnych demokracji, jest taką demokracją wadliwą, jeśli można tak powiedzieć, a w ogóle ustrój demokratyczny jest w mniejszości. Mamy zaledwie 70 kilka krajów, które albo w dobry, albo w taki lekko wadliwy sposób ten ustrój mają wprowadzony. I pytanie w związku z tym, czy na tle tej też takiej zewnętrznej presji, dyskusji o tym właśnie, czy autorytaryzmy, autorytarne przywództwa, różnego rodzaju tego typu ustroje nie są efektywniejsze, czy Ameryka też nie pójdzie w kierunku bardziej autorytarnych rządów albo w drugą stronę anarchii. No właśnie, bo jeżeli mamy polaryzację, która sprawia, że partie ze sobą nie rozmawiają, to te partie też nie są w stanie przeforsowywać legislacji, tak? Więc te problemy się nawarstwiają. W Stanach Zjednoczonych skutkiem tego jest to, że coraz większą rolę zyskują sądy.
I na przykład Sąd Najwyższy podejmuje decyzję w jakiejś kwestii, a legislatorzy nie są w stanie z niej dojść do porozumienia, zrzucają trochę tę odpowiedzialność na sąd. No i toczy się bój o to, o obsadzanie Sądu Najwyższego. W tej chwili w Sądzie Najwyższym większość mają 6 do 3 sędziowie obsadzeni przez polityków Partii Republikańskiej, w tym trójka przez Donalda Trumpa. No i znów decyzja w sprawie tak kontrowersyjnej jak dostęp do aborcji, decyzje w sprawie dostępu do broni. To wszystko wywołuje reakcję także ze społeczeństwa i przekonanie, że ten sąd to już nie jest taki arbiter neutralny, tylko właśnie po prostu kolejne narzędzie partii. No i to się przejawia na przykład w spadku zaufania do Sądu Najwyższego, które jest na rekordowo niskim poziomie, odkąd się je mierzy, mniej więcej 20%. Więc no tak być nie powinno. Pojawiają się głosy, żeby reformować Sąd Najwyższy, bo można, ale znów nie będzie do tego większości. A jednocześnie cały czas Amerykanie przyzwyczajeni do tego, że żyją w najlepszym państwie, tak sobie myślano przez wiele lat. Sami Amerykanie tak też patrzyli na Amerykę, miejsce, gdzie ten American Dream, czyli można było zrealizować dowolne marzenia. Ameryka była takim miejscem, gdzie no każdy marzył o tym, tak, że jak się tam dostanie, to w zasadzie chwycił Pana Boga za nogi, a też i każdy miał szansę rzeczywiście, jak jest dobry, to się wybić. Wydaje się, że dzisiaj, nie wiem, czy to potwierdzisz, Amerykanie mają sami coraz bardziej dużo wątpliwości w ogóle co do tego, czy to jest prawda, czy rzeczywiście są takim świetnie zorganizowanym państwem. Tak, i to widać szczególnie jest różnica pokoleniowa, to znaczy między tym pokoleniem, powiedzmy baby boomers, tym starszym pokoleniem, a najmłodszymi Amerykanami. To widać ogromną różnicę w odsetku osób, które mówią, że Stany Zjednoczone są najlepszym krajem na świecie. Wśród starszych ten odsetek jest znacznie wyższy, wśród młodszych znacznie więcej mówi, że no Stany Zjednoczone może i są dobre, ale jest wiele innych państw równie dobrych. Albo takie uderzające dane, które już chyba w książce się nie znalazły, ale to był taki sondaż Gallupa światowy o subiektywnym poczuciu szczęścia. I o ile najstarsi Amerykanie, najstarsza grupa Amerykanie zajęli w porównaniu z innymi krajami 10. miejsce, o tyle ci najmłodsi byli na miejscu, uwaga, 62. No, Amerykanów też kojarzymy z takim optymizmem, poczuciem, że wszystko się uda i jest, nawet jak jest źle, to może być lepiej. No, to też powinien być sygnał ostrzegawczy, czyli zaufanie No do właśnie. instytucji, przekonanie o tym, że nasz kraj zmierza w dobrym kierunku albo jest jednym z najlepszych, no, poczucie szczęścia. Jeszcze jedne dane z majowego sondażu dla New York Timesa, gdzie 70% ankietowanych powiedziało, że system polityczny wymaga albo całkowitej zmiany, albo bardzo poważnych reform. No to znów pokazuje, że ludzie dostrzegają problemy i są nimi sfrustrowani. No właśnie, jeszcze wracając do tego, no jesteś socjologiem, więc też masz spojrzenie na Stany Zjednoczone nie tylko takie politologiczne, ale także właśnie socjologiczne od strony tego, jak ludzie myślą, jakie to jest społeczeństwo, a w zasadzie jakie to są społeczeństwa obecnie. Pytanie, jak oni mogą patrzeć na dalej na Europę, na kwestie dla nas najważniejsze, jak wojna w Ukrainie, w scenariuszu A i B, w zależności od tego, kto wygra wybory. Bardziej bym się skupiła nie tyle na tych dwóch panach, którzy kandydują, tylko na ludziach. Jak zwolennicy demokratów myślą, jak zwolennicy republikanów myślą. Pamiętam takie badanie CBOS-u, ile osób w Polsce popiera członkostwo krajów NATO. I w 2022 to był rekordowy wynik, 90 bodaj 4% Polaków powiedziało, że popiera członkostwo w NATO. W przypadku Stanów Zjednoczonych to jest 50 kilka procent i widać ogromną różnicę między zwolennikami jednej i drugiej partii. I tu znowu ciekawostka, bo ile demokratów można było kojarzyć, no lewicowa bardziej partia, więc pewnie taka niezbyt chętna do angażowania się, a już, czy angażowania się za granicą, czy wydawania pieniędzy na zbrojenia, no to wśród demokratów jest to 70 kilka procent zwolenników członkostwa w NATO, a wśród republikanów 40 kilka. I ten rozjazd widać w ostatnich latach. I to republikanie mają takie skrzydło izolacjonistyczne, które moim zdaniem zyskuje coraz większe znaczenie. I oczywiście w przeszłości wśród republikanów izolacjoniści byli, także po wojnie, II wojnie światowej. Tam się dokonała taka batalia między zwolennikami NATO, zaangażowania Stanów w Europie, a tymi, którzy byli temu przeciwni. Wygrał prezydent Eisenhower, który
tę partię popchnął w kierunku internacjonalistycznym, no ale dziś znowu ta grupa izolacjonistów wraca. I dobrym tego przykładem jest to, jak zmienił się stosunek do wojny w Iraku czy interwencji w Afganistanie. Donald Trump dzisiaj może krytykować prezydenta Busha i decyzję o tym zaangażowaniu. I to przecież Donald Trump także był zwolennikiem wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu, tylko nie zdążył tej obietnicy zrealizować. I on dzisiaj z Bidenem nie spiera się o to, czy należało Amerykanów wyprowadzić z Afganistanu, on tylko twierdzi, że zrobiłby to sprawniej i bez tego Lepiej. chaosu, który towarzyszył Ale warto wycofaniu. to podkreślić, bo w polskiej świadomości najczęściej my pamiętamy Ronalda Reagana. Mamy zresztą pomniki Reagana, ulicę Reagana w Polsce. On się nam bardzo trwale zapamiętał jako ten, który był bardzo zdeterminowany i ostatecznie wspólnie z wysiłkiem jeszcze innych polityków doprowadził do osłabienia Związku Radzieckiego i w konsekwencji do rozpadu, co nam dało wolność. To był polityk republikański. My tak klasycznie myślimy, że to republikanie właśnie są tacy ostrzy i tacy tutaj twardzi i chętni pilnować całego świata. Zdaje się, że to właśnie się odwróciło. No tak, ja uważam, że ten sentyment izolacjonistyczny on będzie narastał właśnie ze względu na te frustracje, które Trump dobrze wyraża części elektoratu, że takie poczucie, że jesteśmy wykorzystywani jako Amerykanie, że my inwestujemy masę pieniędzy w zbrojenia, pilnowanie tego porządku, a inni na tym korzystają, bogacą się, bo korzystają z bezpiecznego handlu czy bezpiecznego transportu morskiego. I wydaje mi się, że to takie poczucie będzie też obecne wśród demokratów. Teraz troszkę jest przytłumione tym, że to Joe Biden jest amerykańskim prezydentem, ale warto zwrócić uwagę, że odchodzi pokolenie wychowane jeszcze w zimnej wojnie, pamiętające zimną wojnę. Też Stany Zjednoczone stają się coraz bardziej krajem no, nieeuropejskim, w sensie takim demograficznym. No, kierunki migracji do Stanów Zjednoczonych to już nie jest Europa. No też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Europejczycy już tak nie pędzą do Stanów Zjednoczonych jak na początku XX wieku, też widzą chyba coś niepokojącego albo coś niezachęcającego. Natomiast z kierunków azjatyckich czy z kierunku Ameryki Południowej wciąż ta migracja następuje. Zmienia się struktura demograficzna, w związku z tym zmienia się także no, taka perspektywa i ogląd na świat. Więc wydaje mi się, że te relacje między Stanami Zjednoczonymi i Europą no, będą się musiały zmieniać. Także dlatego, że Stany Zjednoczone już od dawna no, widzą w Azji to miejsce, w którym muszą być zaangażowane. Więc te kilka procesów się na siebie nakłada i Tutaj w zmiana. ogóle dobrze przypomnieć mapy, bo my rzadko na mapy patrzymy, ale jakbyśmy patrzyli w Stanach Zjednoczonych na mapy, które tam najczęściej są dostępne, to Amerykanie są, Ameryka jest po środku, a między nimi po obu bokach to są dwa oceany. My No tradycyjnie właśnie. myślimy o tym Atlantyckim, ale przecież Amerykanie mają także Pacyfik. Oczywiście i to bardzo ważne jest. Przecież Amerykanie też budowali swoją potęgę, czy jak gdyby wchodzili na międzynarodową scenę, no, po zwycięskiej wojnie o Filipiny z Hiszpanią, no to jako żywo Pacyfik, a nie Atlantyk. Więc Koniec później XIX wieku. I tak także jest, później Hawaje. zaangażowanie w II wojnie światowej również Amerykanie przecież wygrywaliby wojnę na Pacyfiku, a nie potęgi dawne potęgi kolonialne europejskie. Więc faktycznie tutaj inaczej patrzą, a jeszcze dochodzą, tak jak mówię, i te zmiany pokoleniowe, i dochodzą takie zmiany demograficzne. No jeżeli ktoś przybywa do Stanów Zjednoczonych albo pochodzi, czy jego rodzina pochodzi z Azji, no to też inaczej ten świat postrzega, inaczej widzi jego historię i geografię. Czyli to, że Amerykanie doczekali się no, czarnoskórego prezydenta, było na końcu długiej drogi, którą to społeczeństwo przeszło. Niejako jest to skutek tej ewolucji, że wreszcie taki prezydent Barack Obama się pojawił. No, ale ewolucja będzie trwała i myślę, że dobrze, aby Europejczycy, w tym i Polacy, śledzili to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i nadążali za tymi zmianami. O tym, proszę Państwa, jest ta książka. Każdego, kto interesuje się Stanami Zjednoczonymi, nie tylko w tej warstwie politycznej, ale także właśnie socjologicznej, bardzo serdecznie polecamy. Nie będziemy zdradzali już więcej. Ja tylko na koniec zapytam, czego się spodziewasz Ty po tym, co się stanie po wyborach? W zależności od tego, kto wygra, w jaką stronę może skręcić Amerykę?
Ja może z natury jestem pesymistyczny, ale ja po prostu nie widzę na razie, w jaki sposób obniżyć tę temperaturę sporu. To znaczy, widzę, jak on narasta, do jakich negatywnych skutków prowadzi. No, gdybym komuś opowiedział, słuchaj, jest taki kraj, w którym grupa ludzi zaatakowała no, Sejm czy parlament, przepraszam, parlament, żeby przerwać proces zatwierdzania wyników wyborczych, no to ktoś by pomyślał, że to jest jakaś świeża demokracja, niestabilna, była dyktatura. No a to takie rzeczy dzieją się w Stanach i z niedowierzaniem przecież cały świat na to patrzył. I ja nie widzę niestety ani polityka w tej chwili, ani procesów, które by sprawiały, że to napięcie i ta polaryzacja i to ciśnienie by schodziło z Amerykanów. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to niestety zmierza w tym niedobrym kierunku i wystarczy posłuchać też retoryki politycznej. To znaczy, od dawna w Stanach Zjednoczonych się mówi, że te wybory prezydenckie to będą najważniejsze na świecie, najważniejsze w naszej historii, no ale teraz to już właściwie non-stop to słyszymy i pojawiają się ostrzeżenia, że jak wygra ta druga strona, no to Stany Zjednoczone upadną, wszystko się skończy. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby ta druga strona nie wygrała. Rośnie przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec przeciwników politycznych, to też widać w sondażach. No, ja wiem, że jest tak, że już nieraz skazywano Stany Zjednoczone na klęskę. Warto przypomnieć lata 60., gdy działo się bardzo źle, wybuchały protesty bardzo brutalne, gwałtowne, społeczne. W latach 70. kryzys naftowy, a nagle w 89., na początku 90. Stany Zjednoczone wygrywają zimną wojnę. Więc może jakoś się Stany na nowo wymyślą, ale w krótkim okresie i tym średnim, powiedzmy dekady czy półtorej, no to ja nie widzę powodów do optymizmu niestety. A jednocześnie to może być dekada czy półtorej niezwykle trudna w przestrzeni międzynarodowej, gdzie mnóstwo będzie różnych zawirowań. Nie wiadomo jeszcze, czym się skończy to dla nas najważniejsze obecnie, czyli wojna w Ukrainie i niestabilności w naszym najbliższym otoczeniu. Pełna zgoda, dlatego trzeba przypominać, powtarzać, mówić Amerykanom, że nawet największe potęgi na świecie, Ameryka jest wciąż największą potęgą militarną, potrzebują sojuszników. Trzeba pokazywać, że te interesy europejskie i amerykańskie są splecione i że współpracując możemy osiągnąć więcej. No mam nadzieję, że to się uda, ale i trzeba to bezwzględnie robić, ale z drugiej strony potrzebne są też przekonanie Amerykanów, czy odbudowanie tej wiary Amerykanów w ich własne państwo, no bo sondaże pokazują nam, że tam jest jakiś problem i ta frustracja narasta. A jak narasta frustracja, no to nie dziwne, że Amerykanie mówią, przestańmy zajmować się światem, zajmijmy się sobą, bo mamy swoje problemy. I tutaj tkwi kłopot. Być może w tym trochę jednak jesteśmy podobni, my Europejczycy i Amerykanie, że w Europie też istnieje takie przekonanie, że coś jest nie tak z tym naszym też i systemem, i z tą Unią. Także obyśmy się w tym dialogu umieli spotkać, Europejczycy i Amerykanie. Polecam jeszcze raz. Stany, uwaga, podzielone Ameryki. Pan doktor Łukasz Pawłowski, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wydawnictwo Znak, jak rozumiem, można kupić zarówno w księgarniach, jak i w księgarniach internetowych tę pozycję. Tak jest w formie papierowej, w formie e-booka, czy w formie audiobooka. Także jak kto co woli. I wydana świeżutko teraz w maju. Także Tak jest. gratulujemy bardzo ciekawej pozycji. Państwu dziękuję i zapraszam na nasze kolejne BookTalki. Małgorzata Bonikowska, do zobaczenia.